Słowo Boże wyznaczone na dzień dzisiejszy zapisane jest w liście apostoła Pawła do Galacjan w 6 rozdziale i 7 wierszu, gdzie czytamy: Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Stare przysłowie mówi: zasiej myśl, a zbierzesz czyn. Zasiej czyn, a zbierzesz nawyk. Zasiej nawyk, a zbierzesz charakter. Zasiej charakter, a zbierzesz wieczność. To dobre biblijne twierdzenie i słuszna nauka, którą kieruje dziś pod naszym adresem apostoł Paweł, kiedy pisze: co człowiek sieje, to i rządź będzie. Siew i żniwo. To temat, który Boże Słowo podejmuje w niejednym miejscu. Istnieją wersety Starego Testamentu, które również odnoszą się do zasady, że zbierasz to, co siejesz. Salomon ostrzega: kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście, a koniec jego swawoli kładzie rózga. Zaś prorok Ozeasz pisze: wy oraliście bezbożność, żeliście niegodziwość, jedliście owoce kłamstwa. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, mówi mądrość Salomona. W każdym przypadku prawo siewu i zbioru ma swój początek w sprawiedliwości Bożej. Czasami to, co wygląda na żniwo, wcale nim nie jest. Gdy mąż Boży Hiob cierpiał, jego przyjaciele uznali jego cierpienia za karę od Boga, za jakiś ukryty grzech. Przyjaciel Hioba, Elifas, powiedział: jak daleko spojrzeć ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Jednak Elifas się mylił. Hiob nie zbierał tego, co zasiał. Żniwo w jego wypadku jeszcze nie nastało. Jak czytamy w księdze Hioba, sytuacja była zupełnie inna. Doświadczenie negatywnych rzeczy nie oznacza koniecznie tego, że zasialiśmy złe rzeczy. Zasada zbierania i siania jest ogólnie prawdziwa, ale nie zawsze działa w każdej sytuacji i to w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali. Owszem, działa tu duchowa zasada, że jeśli siejemy złe rzeczy, zbieramy złe rzeczy. Mimo to jednak jest jeszcze miłosierdzie. Dzięki Bogu nie zawsze zbieramy to, co sialiśmy. Bóg zastrzega sobie prawo do okazania miłosierdzia wobec tego, komu będzie chciał, tak jak powiedział Mojżeszowi: zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. To z powodu łaski i miłosierdzia Bożego możemy mieć dom w niebie pomimo naszego grzechu. Sialiśmy nieprawość i zepsucie, a Jezus zebrał naszą karę na krzyż. Dlatego mimo iż nie mamy sprawiedliwości opartej na zakonie, to jednak, jak przypomniała nam pamiątka reformacji w słowach apostoła Pawła, jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Sprawiedliwi z wiary. Ta rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
pisze apostoł Paweł. Jakże wyraźnie mówił o tym sam Jezus w przypowieści o siewcy, wyjaśniając to podobieństwo, mówi Jezus: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy, rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, kąkol zaś to synowie złego. Pozwólmy więc Jezusowi siać dobre nasienie Ewangelii na naszych sercach, a wyrośnie owoc wiary, który w czasie żniwa, sądu ostatecznego, pozwoli nam usłyszeć zaproszenie: wejdź do radości Pana swego. Amen.